Witam, ja jestem Jedi Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Patapon 2. W tym odcinku, co się będzie działo? Będziemy walczyć z Skarmenami w zamku jakimś tam w niebiosach, bla 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 bla. Nieco może być inna jakość dźwięku niż ostatnim razem, ponieważ nieco inaczej teraz nagrywam. Mam nadzieję, że nie jest zbyt dramatyczna zmiana. Dla mnie będzie trochę łatwiej, nie będę musiał mieć dwóch całkiem innych ustawień do nagrywania, tak więc wybaczcie mi tą, mam nadzieję, zmianę niezbyt bolącą uszy. Dobra, oczywiście muszę ekwipować sam wszystko, jak to zawsze ze mną bywa, bo ja nie wierzę w komputery i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu lubię. Mam takie czasami swoje, wiecie. Odpały. Dlatego teraz się napiję soczku, bo potrzebuję się napić. Nie bójcie się, nie zdradzam Mountain Dew. Po prostu Mountain Dew się skończyło, tak więc muszę pić co jest. A jak soczek, to tylko pomarańczowy. Lubię, uwielbiam. Niam, niam, niam. No i kolejna misja. Jak widzicie, w tej misji cały czas wieje wiatr razem ze śniegiem. To jest też nowe zjawisko pogodowe występujące w Patapon 2. Jest to burza śnieżna, która zamraża patapony, tak więc jeżeli macie jakieś patapony odporne na mróz, to bardzo wam się tutaj przydadzą. Nie będzie wam to za bardzo wtedy przeszkadzać. No i wiadomo, są oburzeni, że próbujemy przejść przez to snowfield, czyli przez to pole śniegowe, śnieżne pole i tak dalej, i tak dalej. Teraz naprawdę Dew wymiata z tą swoją maską. Niedługo postaram się pewnie zdobyć najwyższy poziom tej maski i maski na najwyższym poziomie wyglądają najfajniej moim zdaniem. Mają bardzo fajny kształt, taki bardziej taki, wiesz, taki złowrogi, taki ho ho ho, yeah, I will kill you, że widać z daleka, że ten gościu to jest ktoś, z kim nie warto zadzierać. A to jest prawda, bo z Dew lepiej nie zadzierać. O, to jest nieludzkie, te patapony to potwory. Co, zatkało kakao, co? Tak, tak. Musimy zniszczyć je wszystkie. Nie rozkazuj mi. Mają tam taki trochę dziwny podział sił, muszę przyznać. Nie jesteś zabawny. Musisz się trochę bardziej wyluzować. Sekunda, muszę sprawdzić, co znaczy, co ta gwiazdka powiedziała. Zaraz wracam. Okej, ta gwiazdka powiedziała, że nie musi się wyluzować, tylko musi się bardziej właśnie nakręcić. Nie pamiętają mnie. Irytujące. Muszę zapominam mniej więcej, jakie głosy, wiem, jakie charaktery. Boże, polska mowa ucieka, tracę możliwość mówienia. Aj, au, boli. Nie. Dobra. Pamiętam, jakie mają charaktery postacie, ale do końca to, jakie głosy im daje. Wybaczcie mi taką wpadkę. Postaram się przy innych seriach jakoś bardziej to jeszcze odegrać. Wiecie, to jest mój pierwszy raz, kiedy w ogóle daję różne głosy różnym postaciom. Nie gniewajcie się na mnie. Jestem ciekaw, jak ten mały ptaszek utrzymuje go z tą wielką maską. Naprawdę, to jest... Spójrzcie na to. Przecież on wygląda jak bombowiec. No to jest... To jest anatomicznie niemożliwe. W takim tempie mogą dojść do świątyni zamieci. Teraz co chwilę daję mu trochę inny głos, zobaczcie. Musimy go wstrzymać za wszelką cenę. Ja wiem, że ta gwiazdka ma być takim złym profesorkiem, wiecie. O tak, dokładnie. Chyba właśnie taki głos ta gwiazdka ma mieć. Coś takiego. Jeżeli zniszczą
Świątynia Zamieci, to czy... przestanie tu padać? Nie wiem. $1 million. Nioch, 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 nioch. Mam taki w miarę dobry humor, ale nie do końca. Bo jestem śpiący. Gdybym był kobietą, by się zarymowało, no. Patrzcie. Mam taki dobry humor, ale nie do końca. Bo jestem śpiąca. I bym mógł wtedy powiedzieć: nie czuję, gdy rymuję. Albo po angielsku: I was a poet and I didn't... I was a poet and I didn't even know it. Widzicie? Można tak z tej i z tej strony. Wiem, gadam od rzeczy. Ale kiedy ja gadam do rzeczy, no? Chociaż ja cały czas gadam do rzeczy, bo ja gadam do mikrofonu. Czyli gadam do rzeczy, ale od rzeczy zarazem. Ale ten świat jest zakręcony. Nie sądzicie? Takie trochę egzystencjalne teraz naszły mnie rozmyślania. Po prostu jesteś śpiący chyba. Wybaczcie mi. Czasem zastanawiam się, a czasem nie. Wybaczcie mi to. Dobra. Po prostu jest późno, a muszę nagrać odcinek, bo jutro muszę wrzucić ten odcinek, dlatego mogę być nieco, wiecie, out of control, poza kontrolą, za szybki, za wściekły i w ogóle. Miałem żart jakiś a propos za szybki, za wściekły, ale zapomniałem już o tym niestety. Siedzi mi na końcu języka. No niestety nie wiem. Dobra. Kibicuję tobie, mroczny! Pokaż tym patapodom, na co cię stać! Oh yeah! Przepraszam. Ta gwiazdka nie może mieć takiego głosu, ponieważ... to jest mój głos. Oh yeah! Aha. Dobra. I koniec mapy. Dzięki, gościu. Spadaj. Wynoś się. Tak, mrok, ciemne gwiazdy zasłaniają niebo. Okej, gdybyś nie wiedzieli, ta gwiazda jest zła, tak? Gdybym był zbyt subtelny z moim głosem, ta gwiazda jest zła. Nie wiem, jak można to inaczej pokazać. Evil! Zło! Wejdzie. I tak dalej. Dobra, start. Start. Go. Dzięki. To mi o czymś przypomina. Coś jeszcze wydarzyło się, kiedy walczyliśmy z Zigotorami na pustyni. Zigotańska kobieta została zabita. Zasłużyła sobie. Chciała powstrzymać nas przed... naszą podróżą do końca. Tak myślę, ale... może, bo to może być prawda. Jednak trochę mi jej szkoda. Na pewno znowu zmieniłem głos temu gościowi, ale przynajmniej jest zabawnie, nie? Oh yeah. Nioch, nioch i tak dalej. Kolejna misja? A jednak nie. Tym razem pokażę wam polowanie na... polach śniegowych brun. To polowanie również jest specyficzne z dwóch powodów. Zaraz wam dokładnie wytłumaczę, co chodzi. Tutaj jest pełen ekwipunek, wezmę sobie i znajdę moje magiczne okienko. Mniej więcej pamiętam to, co najważniejsze, ale nie chcę przekręcić niektórych faktów i dlatego muszę się, wiecie, you know. Dokładnie. Nie, spoko. Wszystko w porządku, nie, naprawdę. Jeszcze nie jest aż tak źle ze mną. No dobra, jest źle, no. Zadowoleni? To chcieliście usłyszeć, co? Wiedziałem. Zero współczucia. Szybciej muszę to znaleźć. Come on, come on, come on. O, jest. Jest.
Jest! Dobra. Tak. Musicie walczyć z tymi... Znaczy, musicie pokonywać te małe, wiecie, króliczki. I tak dalej, i tak dalej. Musicie ich trochę pozabijać. I w końcu pojawia się tam coś... Coś takiego, wiecie. Zobaczcie, na końcu się pojawi. Powiem wam dokładnie, o co chodzi, kiedy to zobaczycie, bo nie chcę zdradzać za bardzo faktów, zanim się wydarzą. Ogólnie jest bardzo przyjemne. Tapon. Coś mi tu nie gra. Jakaś ta informacja jest taka dziwna. No ale nieważne. Musi wystarczyć. To pan. I to właśnie w tej misji jest coś, co jest słodkie, a zarazem bardzo, bardzo przerażające, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, może nie, wy tak nie odbierzecie tego, ale dla mnie to jest to, co zobaczymy niedługo, jest wręcz czymś, co mogłoby się w jakichś horrorach pojawić. Niedługo powinniśmy... O, widzicie to? Takie słodkie, takie... To jest król właśnie tych zwierzątek słodki. Widzicie? Wystarczy go pokonać i będzie wszystko w porządku. I jeżeli byśmy go nie pokonali, to niedługo potem by wyskoczyło... O, dzieciątko, widzicie? I jeżeli zabijecie matkę, nie zabijając dzieciątka, to dostaniecie specjalny bonus. Patrzcie. Widzieliście to? Jezus! Fuj! Tak, po jakimś czasie ta matka właśnie wpada w szał i zmienia się w tego dziwnego potwora, pokazuje swoją prawdziwą postać. To jest naprawdę... Strasznie to wygląda. Twórcy mieli bardzo, bardzo... Ble. Tak więc raz pokonajcie tak, jak ja teraz zrobiłem, a potem spróbujcie pokonać matkę, nie robiąc krzywdy dziecku. Z tego, co ja pamiętam, użyłem do tego tateponów, które po prostu musiały pokonać matkę i nie mogły iść dalej, prawda? Nie jestem pewny dokładnie, jak to zrobiłem, po prostu mi się to udało. Jeżeli nagram to, to wam na pewno pokażę, nie bójcie się, a jeżeli nie, no to nie. Widzicie, Pecora i Pecorako. Pecorako to są właśnie dzieci. Jeżeli zabijecie matkę nie pokonacie dziecka, to dostaniecie bardzo dobrej jakości mięsko. Ale za pierwszym razem nie będzie to mięsko, będzie to coś innego. Tak, tak więc warto, warto. Z tego co pamiętam, dostaniecie też mapkę do chyba innego bossa, czy jakoś tak. Nie jestem do końca pewny. Ale na ten odcinek to już tyle. Wy komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek na was czeka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Kiedy będziemy zrobić, kiedy będziemy walczyć z kimś innym i jak zwykle zwyciężymy. Tak więc wiadomo, o co chodzi. Na razie, trzymajcie się.